Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Rise of the Ronin na moim kanale. Jest to już szósty odcinek, a my rozpoczynamy nową misję, która polega na znalezieniu aparatu. Musimy poszybować teraz do ruin zamku Maita, który tutaj widzimy w tle. No i powiem szczerze, że to może być naprawdę ciekawy lot. Zobaczmy, czy uda nam się dolecieć faktycznie do samego zamku. Oho, tu już są jacyś bandyci na miejscu, albo nie wiem, żołnierze, cholera wie, kto to jest. Tak czy inaczej, na pewno nie ucieszą się na nasz widok. Można było tam spróbować podlecieć od razu, z grubej rury, ale myślę, że jak podlecimy sobie od samego frontu, to będzie to... CO JEST?! Trochę lepsze rozwiązanie. O kurde, stamina mi się skończyła. Prawie bym zginął. A ty możesz nie krzyczeć, jak próbujemy po cichu akcji tutaj zrobić? Byłbym wdzięczny. To myślę, że byłoby kurczę wskazane. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Media Expert, w którym możecie zakupić właśnie grę Rise of the Ronin, czy to z dostawą do domu, lub też możecie na przykład sobie ją zarezerwować na stronie i odebrać w sklepie stacjonarnym. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie, także serdecznie zachęcam do sprawdzenia i bardzo dziękuję marce Media Expert za zasponsorowanie tego materiału. Opcjonalnie pokonaj dwóch groźnych przeciwników. To trochę mniej niż zazwyczaj i niż ostatnio. Dobra, lecimy w otwarte karty. Zagramy tak. Ciężko byłoby się tu zakraść, jak tak podleciałem. Aha, i dziękuję za info odnośnie przełączania stylów walki. No ten akurat ma średnią skuteczność, ten styl, który mam ustawiony na tego przeciwnika, więc dramatu nie ma. O, a na tego jest nawet jeszcze bardziej skuteczny. Także tym bardziej nie przełączę. Ale jak będzie potrzeba, to wam to zaraz pokażę. Łeb odcięty. Kurde. No właśnie widzę, że ograniczyło to moje skuteczne działanie. Ej! Już myślałem, że spłonę zaraz. I o ile na początku gry mieliśmy tych apteczek dużo, naprawdę bardzo dużo, tak teraz jest problem z jakimkolwiek ich pozyskaniem, nie? Podpalone postacie będą chwilowo otrzymywać obrażenia ciągłe, uniki skrócą czas, no właśnie, tego nie zrobiłem. I tutaj możemy, słuchajcie, przełączać się na różne style. R1 przytrzymujemy i przełączamy, na przykład mamy tutaj... Jak to wygląda? Ci, no da ci Jigen Ryu, a tutaj Mumio Ryu. Też Jin Ci. I to są wszystkie moje style. Więc to jest taki styl wolniejszy, ale znacznie potężniejszy. Tu mamy ten taki szybszy, bardziej zamaszyste ataki. Możemy spróbować w ten sposób generalnie. No, chociaż z drugiej strony przełączę sobie ten styl na ten szybszy troszkę i jak jakiś przeciwnik będzie akurat bardzo... O, na to jest bardziej podatny faktycznie. Słaby ekwipunek, więc ten wolniejszy styl będzie na pewno bardziej odpowiedni, jak widać. No nie ma on niesamowitych szans na przetrwanie tej walki. Kurde, ale trochę irytujące jest to, kiedy ona trzyma ten mieczor tak wysoko, bo ciężko jest zaobserwować coś wtedy, nie? Trochę nam zasłania nawet. Wiem, że niektórzy z was pisali, że już kupiliście, już gracie w Ronina, więc jestem ciekaw, jakie są wasze w ogóle wrażenia z gierki. Chętnie poczytam sobie, jak macie ochotę się podzielić w komentarzach, to zapraszam. Uuu, dzień dobry panu! Egzekucja, nice. Plus 7, plus 12. Wspaniale, dokładnie. To jest chyba ten większy przeciwnik, który nam nie padnie na jedno uderzenie. Tak, to jest większy przeciwnik, ale trochę mu szkody zrobimy. A nie, to był ten słabszy. To jest większy przeciwnik. Patrząc po symbolu. No, dlatego przeżył. Skubany. I inne ataki będą? Nie, ten sam. Szarża. Niedobrze, niedobrze. Nie mam już apteczek żadnych. Wróg osłabiony, wrogi przywódca został pokonany. No i tak naprawdę od tego powinniśmy zaczynać, bo teraz morale im spadły. Pigułka uzdrawiająca, chociaż jedna jeszcze wpadła. Doskonale, możemy sobie jeszcze rozpalić tutaj. Cyk, sztandar. Plus jeden punkt umiejętności. Tu się mega dużo dzieje w ogóle. Co chwilę na coś trzeba uwagę zwrócić, nie? Że tu punkt, tu sztandar, tu karma przemieniona. Tutaj ta nie ta postawa, tu ten jest wrogiem mocnym. Ja pierniczę, ostro. Ej, ale tego gościa
podejdziemy. Aaaaaj! Nie podejdziemy od tyłu. O nie, co ja odwaliłem? Ogień wlazłem. O kurde, rozwalił beczki. Ale przypał. Mochisuke Kira. Mochisuke Kira chyba, nie? Powinno się mówić. Nie wiem, nie znam japońskiego. O kurde. Co jest? I to jeszcze obrażenia zrobiło. Ej, widzę, że ten styl nie ma sensu, nie? Na nim. O, tu będzie lepiej. Nie no, bez jaj. Całkiem nieźle walczysz. Kurde, no z tymi chwytami jest problem. Koleś, nie rób takich numerów, proszę cię, bo... Super. Zaraz powinniśmy wytrącić go z równowagi. Panika rosła, proszę bardzo. Ale przeżył to skubany. No właśnie, widzę, że to niestety nie jest jeszcze koniec. Ale blisko już do tego. Nice. Huh. Zdobyto klucz do magazynu. Czy będzie jak ostatnio? Gdzieś tu jest łucznik jeszcze. Ej kurde, teraz mam takie zwątpienie. Czy to, że przeciwnik ma strzałkę w dół jest na czerwono, znaczy, że mój styl jest... tak, że on, że przeciwnik jest osłabiony, więc jest na czerwono strzałka w dół, czy to znaczy, że... Ja zadaję gorsze obrażenia. Ej, muszę to sprawdzić zaraz, nie? Czy to będzie w ogóle to w encyklopedii? Przewodnik. Czekajcie. Bitwa, o, to tutaj powinno być. Chyba. Panika, przestrach, umiejętności walki, zmiana stylów. Dobra, czyli tak jak ostatnio wydawało mi się, strzałka w górę musi być. Czyli odwrotnie robiłem w tym odcinku. Strzałka w górę, bo to chodzi o moją perspektywę. Dobra. W sumie nie wiem, czy chcę się leczyć, bo to są te kapsułki, czy pigułki, które sami wytwarzamy. Tu gdzieś ma być jeszcze jakiś groźny wróg, kurde, no. Tylko gdzie on może być? Ty jesteś groźnym wrogiem? O Jezu! Ej! Odbiłem ten atak! Co jest? Już z automatu przełączymy. Okej. O kurde, nie mam przedmiotu, żeby ją podnieść. Czyli musimy walkę solo dokończyć. Bez jakiegokolwiek leczenia. No ten jest trudniejszy od bossa, nie? Z którym walczyliśmy. Znaczy trochę to wynika z tego, że nie miałem już nic do leczenia. Zemsta rozpoczęta, minus 478 expa, super. Ajajaj, pierwszy raz taki prawdziwy, totalny zgon mieliśmy. Zemsty, zemsta została aktywowana przeciwko wrogowi, który ci pokonał, zabij cel zemsty lub zadaj mu trafienia krytyczne, aby uzyskać utraconą karmę. O, jeśli ulegniesz mu drugi raz, karma przypadnie na zawsze. No to serio takie jest soulsowe. No naprawdę. Mówię, że ta gra ma elementy soulsowe, to niektórzy mówili, że no nie, gdzie tam, no przecież to są ewidentnie takie mechaniki soulsowe, no. No to można tego kupić, no to nie, no bez jaj. Trochę przegiąłeś, facet, z tymi cenami. 800 za jeden eliksir? O nie, ej, dobra. Już myślałem, że wszyscy się porespili. A to tylko łucznik. No i oczywiście tamten koleś jeszcze. Kurde, trzeba go przebić po prostu, nie patrząc na styl, nie? No i tam jest jeszcze jakiś koleś.
Czy nie możemy do góry? Możemy, tylko nie miałem go namierzonego. Okej. Ej, czy on się tłucze z bossem? Nie, po prostu widzę tego... Znaczy bossa, przeciwnika, przez to, że... Nie pokonał, nie? Awans, dobra. Czy mamy coś sensownego do dobicia? 2 punkty umiejętności, to trochę mało. Trochę za mało, no. 1 punkt siły. Punkciory umiejętności, no ewentualnie to bym mógł. Że biegłość we władanie bronią bym szybciej sobie ogarniał. Dobra, z 1 punktem nic więcej nie zrobię, no ale... Jak awans jest, no to kurczę, no, warto to wykorzystać. Ej, może się uda? Weź mu na plecy. Pewnie, że się uda. Super. Tak w Sekiro, nie? Połowę zdrowia stracił, to w Sekiro byśmy powiedzieli, że jedną kropkę zbiliśmy. Połowę zdrowia, połowę życia maksymalnego mu zabraliśmy. No i... Oj, za szybko. Ale totalnie inaczej już to wygląda. Już dokonałem zemsty. Faktycznie, samo... Trafienie go raz tak wystarczyło. Nice. No. Od razu lepiej to wygląda. Wróg osłabiony. Niesygnowane odaci, strój codzienny wieśniaka. No w ogóle możemy zobaczyć sobie teraz to wyposażenie. Bo liczę, że coś nowego, kurczę, lepszego wpadło. No i mamy, słuchajcie. O kurde, no dlatego też nie chciałem tego ulepszać. No odaci może nie jest aż tak rewelacyjne. Bo tutaj mam na 158 aż punktach. W ogóle pofiltrujmy to sobie. Nie w ten sposób. Gdzie mogę posegregować? Segreguj. Według daty zdobycia, według poziomu. O, według poziomu poproszę. No, czyli odacie mamy najlepsze możliwe, a jeżeli chodzi o katanę, to chyba też mamy najlepszą możliwą. Bo to są odaci same. To jest katana, która jest słabsza, niestety. 2 miecze to też nie jest mój styl, więc tutaj no zostawiamy tak, 82 punkty. Katana też jest słabsza. Dobra, no. Nic tu nie ma takiego. Broń dodatkowa. Wszędzie według poziomu jest zaaplikowane jako kryterium porównywania. No dobra. 49... 108 mamy. Odblokuj? O co chodzi w odblokowaniu? Okej. Potężny wojownik, to jest to samo. Spoko. Bezpośrednie. I tu bez szału. Regeneracja ki. Efekt wzmocnienia, czas przestrachu wrogów. No 1%, no to jest totalnie nie. Jakieś ułamki sekund, to nie będzie miało za bardzo znaczenia dla mnie podczas tej gry. No dobra. Zobaczymy tylko, czy on tutaj czegoś nie pilnował jeszcze, skoro wiecie, był. To może coś tam będzie interesującego. Kurde, skąd? Aha, tu. Kurde, no. Powinno być tak, że się chwyta jakoś, nie? I wspina. Jak ja mam tam niby kurde wejść? O Boże, serio? Zły styl mam. Dobra, ale dobijemy go. Styl nie ma znaczenia. Znaczy te style to tak naprawdę postawy, postury, postawy z Nio. Bardzo fajnie, że to jest tutaj ponownie wykorzystane. Coś na takiej zasadzie, nie mówię, że dosłownie identycznie. Jest i sztandar, przekształcono karmę, znowu, super. I teraz... A. Na grubo. Zanim się zorientował, to już kurde miał... Santo... Tanto w plecach. Mi się wydaje, że to się nazywa, nie? Ceremonialne. To może to wbicie w siebie były bardziej, ale... No nie wiem, jak się nazywały te takie nożo, sztylety takie, co oni tutaj mieli. Możecie dać znać, bo widziałem, że często są jakieś naprawdę mega jakościowe komentarze, za co wielkie dzięki, jakieś ciekawostki tutaj. Na przykład ostatnio odnośnie Tokio i Kyoto też czytałem, że to nie do końca jest takie proste. Polecam, jakby co, komentarze spod poprzedniego, czy 5. odcinka. Porozmawiałem z Igashichim. O kurde, skąd ty się tu wziąłeś nagle? I kamerkę przesunąłem, żeby nie zasłaniać napisów. Mam nadzieję, że teraz będzie w porządku. Dajcie znać.
Wtedy staram się, żeby ona znikała też w trakcie, jakbym coś zasłaniał, ale może czasami się nie udało. Szybko się tu znalazł. Dziękuję. A to w ogóle działa? ここまで小型で性能のいい写真機は日の本のみならず異国にもないはずだ。そもそも既存の写真機は観光のために銀板か出版を使っているんだけど、僕は新たな手法によって撮影時間は短く。あ、すまない。発明品のことになるとつい。とにかくこの写真機は便利なものなんだ。 Okay. W ogóle początkowe aparaty i kamery to były strasznie wielkie, nieporęczne, ale też aparaty, no to potrzebowały nieprawdopodobnego czasu naświetlenia, żeby zdjęcie jakkolwiek wyraźne było. Japoński Da Vinci trochę. No nie mówię, że o aparatach, nie? Oczywiście, ale bardziej chodzi o tę duszę takiego wynalazcy trochę. Też ten do szybowania to też jest jego dzieło. To prędzej do Da Vinci'ego pasuje. No jestem. A tu zrobimy sobie fotkę. Nie no. Lepiej niż kurde telefonem normalnie. Po prostu tryb fotograficzny, jakoś tak fabularnie wkomponowany jeszcze do gry. Ciekawe, że to się gdzieś zapisuje. しまった。写真館の方を忘れていた。早く戻って修理を済ませないと。ご主人がカンカンだよ。そうそう。僕は、しばらく横浜にいるつもりだ。ここなら偉人を通じて海外の道具の仕組みを学べるからね。写真機だけじゃなくて、他のからくりもいろいろ作っているから、もし役に立てそうなことがあれば声をかけてくれ。 Dobra, kiedyś się spotkamy. Zrozumiano. O, hontokai? Ureshii yo. Kimi nara boku no karakuri o umaku tsukatte kuresou dakara na. No do jakiegoś zwiadu też można by to wykorzystać fajnie. Tomete moratte iru nda. Dakara asoko ni kite kurereba aeru yo. Okej, dzięki. Sono shashinki mo itsuka kairyou shite yaru kara. Sono uchi kao dashite. Jasne. Jak najbardziej pozostaniemy w kontakcie. A to co? Ach, nowa postać, zapomniałem, że tak to się przedstawia, nawiązano więź. Misja ukończona, znalezienie aparatu, Igashichigi, Izuka, Maita, Ryoma też, plus 2. Tykwa, preparatki, siarka, ktoś potrzebuje pomocy. Czekaj, co? Kot. Znaczy te koty jako znajdźki oni zaznaczają na mapie. To nie wiedziałem nawet. Możemy iść do kota. Gdzieś przede mną jest. Tu jest w trawie. Ha! To byłem obok. Byłem obok, serio! No, plus jeden. Nie wiem do czego w sumie. Cebulka. No to tak, tutaj ktoś potrzebuje chyba pomocy. Porządek publiczny, 8 poziom, sztandar.
Wiecie co, tym bym się teraz nie zajmował, tylko po prostu przeniesiemy się do tej lokacji, żeby wykonać kolejne zadanie, bo myślę, że to jest po prostu najciekawsze, jeżeli chodzi o jakieś takie aktywności na mapach, czyszczenie tych posterunków. Jeżeli bylibyście tym mega zainteresowani, dajcie znać, to możemy na przykład na jakimś takim specjalnym odcinku zrobić, czy na przykład też na streamie, nie? Po prostu. Znowu jesteśmy w tej dzielnicy, porozmawiajmy. Oho. Chcę zrobić zdjęcie tobie. Jasne. Okej. Od razu tam się będziemy kierować. Zrób zdjęcie kwatery, służby. To możemy przełączyć się między zakładkami też, R1. Ładne te kimona są, nie? Nie no, wznawiamy misję jak najbardziej, tu nie ma co się zastanawiać. Śpiące koty. W pobliżu śpi kot perkalowy. Tak samo jak w przypadku pozostałych kotów, musisz zbliżyć się do niego i go złapać. Zachowaj ostrożność, koty perkalowe są niezwykle czujne i głośne dźwięki na pewien czas je odstraszą. Co ty gadasz? Gdzie jest ten kot? Już go przestraszyłem, co? Czy nie? Już go słyszę. Na mapie jest? Nie, jest przede mną. A, domyślam się, że... Tędy? Nie, chyba nie. Nade mną chyba gdzieś tam jest. Dobra, czyli gdzieś tutaj będzie. Sześć metrów w tamtą stronę. Nie będę może ścian rozwalać. 9 metrów. Oho, oho, oho. Jest. Śpi. Ale go wystraszymy. Pogłaszcz. Wow! Dobra, tego się nie spodziewałem, że to będzie jedyny, który do nas przyjdzie jeszcze. Miło. Wyżej można by sztandar jeszcze rozpalić. Nie wiem, czy to im wystarczy. Sukces, dobra. Dalej. Dobrze, tego nikt nie zauważył. Zrób zdjęcia pokojom 0 na 2. Czemu 0 na 2, skoro tu zrobiłem? A, bo to jakby odrębne zadanie na to jest, dobra. Sztandar, cyk. Kurde, jaki w ogóle ogromny jest ten kompleks, nie? Niesamowite to jest. Ile tu ludzi musi przesiadywać w tym momencie? Kurde, ja wejdę tą. Ojej. To trochę pobłądzę. Tędy też nie. Chociaż coś tu było. Czerwone orzechy. Fajnie jest to, że dzięki temu możemy się przyjrzeć modelom, nie? No, po angielsku ktoś gadał chociaż. No i właśnie tak moim zdaniem to powinno wyglądać, nie? Że powinna być jakaś wersja, że jest i japoński, i angielski jednocześnie, że no, angielskojęzyczne postacie no, mówią w swoim języku jednak.
Dobra, next. Co mi trochę dają w ogóle? Aha. No i gejsze wszystkiemu się przysłuchują i wszystko wiedzą, nie? Dobra. To będzie chyba właściwa droga. Do kolejnego punktu docelowego. Ostatniego już pokoju. Tam przejdziemy. Tak to przynajmniej wygląda. Ale jestem ślisk. To można by zaskoczyć, nie? ありがたい話でありんすが、そんなお金いつの間に？何？この国に必要なものをこっそり運んで売っていただけさ。来週。 僕の船が追加の品を持ってくれば、それで仕上げだ。されど、わちきには他にもゆかり様がおりんす。挨拶を済ませてからでありんせんと。そんなの1週間もあれば、できるだろう。そうだ、僕の船に乗って、そのまま海を越えないか。え、わちきがフランスへ？ O Boże. No nie wiem, czy takim czymś się zachęci ją do tego. Ale proszę, jakie tutaj plany mają. Już myślałem, że ona tak, wiecie, trochę go naciąga. A to widzę, że jak usłyszała tej Francji, to oczy jej się zaświeciły wręcz. No, ciekawe. Ho. Możemy otworzyć. Długi łuk wędrownego samuraja, wykwintne kimono i opowieść o trzech królestwach. Jakieś rzadkie przedmioty wpadły. Bierzemy. Personalizacja. W miarę zdobywania coraz większej liczby pancerzy z pewnością zaczniesz zwracać uwagę na to, jak prezentuje się w nich twoja postać. No jasne, że tak. Użyj funkcji personalizacji w długim domu, aby zmodyfikować wygląd postaci. Ej, no to już wiemy, że tak jest. To ja już to doskonale wiem. Dobra, nie ma więcej stylów. Czemu to na czerwono teraz mamy? W ogóle? Chyba był inny kolor, nie? A nie wiem, może mi się wydawało. Aha, dobra, wiem czemu jest na czerwono. Bo to jest niedostępne teraz, czyli nie mogę sobie ustawić lepszego łuku. Ej, to chyba bez sensu, nie? Że w misji nie mogę zmienić ekwipunku. No nie wyekwipuję teraz tego, nie chcę. Ale to chyba nie wynika z tego, że nie wiem, jakby... Wiecie, że niby zostawiamy tę broń przed wejściem, czy coś takiego. Bo tu jest przecież surowy zakaz korzystania z tego. Nie, to jest wyżej. Kurde, niedobrze. Dobra, chyba jesteśmy blisko. Tak jest. Złóżmy raport. Trochę się można dowiedzieć, tak węsząc tutaj, nie? W takim przybytku. Czy to było serio moje zdjęcie? To nie brzmi dobrze. Straszne? Jasna sprawa! Co może pójść nie tak? Zrób zdjęcie na końcu korytarza. I coś pójdzie nie tak w tym miejscu, bo za długo mamy spokój. Tak, coś czuję.
celuważą nas, co? No, mówiłem, wielkie to będzie na pewno urządzenie. Myślę, że w tym stanie wystarczyłoby pójść w drugą stronę i go olać, nie? A nie słuchać się go. Ło, kurde! Styl pijanego mistrza, co? Będzie z nim walka? A, chyba nie. A nie, dobra. To nie było trafienie. On coś innego wydalił z siebie. O kurde. Chłop wytrzeźwiał w 5 sekund. Nie, dobra, jednak nie. Ej, to może być śmieszne. Pijany samuraj. Dobra, czyli ten styl. Jezu, jak dziwnie walczy, nie? Muszę się przewrócić zaraz na mnie. W ogóle zobaczcie, że nie mogę się leczyć nawet. A nie, mogę. Mogę. Po prostu tam był aparat. Ciężko jest przewidzieć te jego ruchy. Kurde. Nie, no tych kontrbłysków tutaj nigdy nie wyczuję chyba, nie? O Jezu, rolowałem! Za dużo uników, znaczy za dużo ataków przeprowadzam. Ale w łeb dostał. Wstawaj! Na co czekasz? Co to było? No kurde, no ty też potrafisz przewalić, to trzeba przyznać. Nie no, jak raz mnie trafi, to już kurde wszystko muszę przyjąć? To nie była najlepsza walka. Ale strasznie ciężki był do wyczucia, powiem wam. Naprawdę, mega trudne to było. Zmyłka? Myślicie? To może być dziwne do wytłumaczenia, nie? Co tu się właśnie wydarzyło? Aha. No tak.
Miał szczęście, że tak się to dla niego skończyło. O, dzień dobry. Taki. Dobra, mogę. Nie możesz tutaj tego powiedzieć? Kim jest pan Harris? Szpon demona? わかりません。このようなものとは思えない手としか。そういえば、お吉がハリス様と懇意にしているんです。後でハリス様について詳しく聞いておきましょう。それにしても、写真を撮る手際といい、桂様と渡り合った腕といい、あなたはとても優れたお方のようですね。写真の他にもお願いしたいことがございますが、 Dziękuję. Nowa więź, oczywiście, z naszym... A nie, myślę, że z mistrzem, z którym walczyliśmy przed momentem. Taka. Plus 3 nawet do relacji, proszę, do więzi. Bazy interakcji. Dzielnica rozkoszymi Jozaki jest twoją pierwszą bazą. Twoja baza będzie miejscem spotkań różnych postaci. Jakaś osoba zwróci twoją uwagę, porozmawiaj z nią, by wzmocnić łączącą was więź. Dobra, to pogadamy, skoro zaczepiasz. Tu jest Harris. Owszem. よかったの。わしの言う通り、遊郭は英文じゃろ。それに実はの、昨日はあれじゃったが、桂さんは顔も広うて物知りなご神社。時々面白い仕事を回してもらえることもあるがよ。おまんも仲良うしておいて損はない。もう酔いも覚めじゃろ。改めて。ちゃんと、ぶどぶじゃろ、ポテン。 探しおるやつがおるなら、早速相談してみたらどうじゃ。のう。わしは商人さんを探してみるぜよ。あん人を見つけたら、おまんにも会わしちゃる気に、きっとじゃ。おまんとはもう親友みたいなもんじゃ。なんぞ困りよったら、いつでも呼んでくれてええき。No dobra. Wykwintne kimono, pędzel i puder do twarzy, oddać rzemieślnika, awans. No dawaj, zobaczymy. 4 punkty umiejętności mam. Jeszcze jednego brakuje, żeby pójść w to najbardziej oczekiwane. Siła, zużyć ki, 1-4. Dobra. Zaczekamy po prostu. Ej, podciąganie. Może być niezłe w sumie. Dobra, dam te punkty umiejętności też, coś takiego. Z tych innych miejsc. Sobie morale. Dobrze, na wydajność. Pozwala wytwarzać proszę gaśnicy czy pigułki antidotum przeciw paraliżowi. Środki te usuwają przy pisaniu osłabienia. Daje możliwość przekonywania rozmówcy. Dobra, to będzie do odczucia w grze. Pozwala wyznaczyć preparaty mocy wytrzymałości, wytworzone lekarstwo tymczasowo wzmocni twoje statystyki. Dobra, niech stracę, kurde. Resztę zostawiamy na siłę. Ktoś potrzebuje twojej pomocy.
Chyba tam, nie? Jezu, ile tu jest tych przeciwników nagromadzonych? Zbieranie kotów? Co jest? O co chodzi? Nie musi widzieć. O co chodzi w zbieraniu kotów? Jest jakaś aktywność poboczna? No. Brzmi jak coś cyklicznego, a nie jednorazowy quest. Aha, to może ogólnie, że w tej grze mamy znaleźć dla niej, nie? Ciekawe, ile ich jest w ogóle. No chyba nie wiemy do tej pory. No dobra, kim jesteś? W sumie od tego mogliśmy zacząć. A to nie geiszą. Zajmę się tym. Okej, ale nie wiemy nadal, ile jest tych kotów. Nagrody za zbieranie kotów. Możesz wymieniać srebrne monety na specjalne przedmioty. Różnorodność przedmiotów będzie tym bogatsza, im więcej kotów zbierzesz. Aha. Eliksir. Muszę otrzymywać rzadkie punkty uroku. Dobra, czyli tu są nagrody. Ja cię kręcę! Odblokowane po znalezieniu 100 kotów! To jest setka ich, naprawdę? O kurde. Dobra, no dość drogie to jest. Może na ekwipunek bardziej bym to przeznaczał jakiś tam, bo tam też widzę, że jest coś takiego. Usługu Modaju, okej. Okay. Przyjęcie zapewniający punkt umiejętności, może go użyć z poziomu ekwipunku. Teraz. No i L3. Liczenia. Znalezienie aparatu. A, w ten sposób. Punkt uroku do wykorzystania. 2 punkty uroku. Może jest sojusznikowi na wykonanie kolejnego trafienia krytycznego po twoim trafieniu krytycznym. Hej, to jest fajne. Biorę to. Darmowe obrażenia. Tylko punkt umiejętności, kurde, poszło. Ja jeszcze nie zwróciłem uwagi. Daje możliwość okłamywania rozmówcy. To też dobre. Zdolności retoryczne, a jeden punkcior byłby potrzebny, zwiększa wartość więzi ze przerami, jaką możesz uzyskać. No dobra, czyli na razie nic nie zrobimy. No to może nie będę na siłę tutaj wrzucał niczego. Pokaż zebrane koty. W kieszeni je nosimy po prostu, no. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, wydaje mi się, że na tym byśmy sobie zakończyli ten odcinek z Rise of the Ronin. W kolejnym materiale oczywiście, że zabierzemy się za kolejne zadanie, udamy się do gospody Sakura. Przeniesiemy się obok, żeby to było już jak najbardziej w bliżu, żeby nie było jakiegoś tam teleportowania się na początku. O kurde, ej. No dobra, czyli pogadamy jeszcze. Na dzień dobry. Ryoma nas sobie przedstawił. O, co da? Ano toki Abakhu no mitteka to utagatta ga Sakamoto-kun no tsure datta. Zupełnie inaczej się z nim gada, nie? かさねがさねすま。あの夜のことは曖昧だな。また酒に飲まれてしまったと。面目ない。おかげでこの御仁に剣で打ち負かされてしまった。いや、酔ってなくても危うかったかもしれないな。君は実に筋がいいようだな。
見たところ我流だろう。一度名のある道場の門を叩くことをお勧めするよ。お、Jezu, jeszcze dojo będzie jako nowa mechanika? Dojo jest kenno deo migako to stel tokoro de ne. Gakumon mo nami dewa nai zo. Nanse, Yoshida Shouin no ichiban deshita. Może się przyda takie pole treningowe. Kono machi dewa. Ijin domo ga wagamono gao de kappo steiru. Yatsura o umi no mukou e oikaesu niwa. Fude yori ken no chikara ga hitsuyou da. Ima koso. Nihon tou no kireaji o miseru toki. この国はそもそも、アメツシ初めの時。やれやれ、俺は飛ばに行ってくるぜ。このところ懐具合が寂しいんでね。新作、なんだその態度。客人に無礼だとは思わないのか。あんたも来るかい。何やら運を持ってそうだ。たまたま生き残っただけって顔。そして見やす。Ryoma Sakamoto, ktoś potrzebuje twojej pomocy. Ludzie z... Możemy to zaznaczyć w sumie. Ludzie z Tosy, bazy frakcji. W czasach przewrotów narodowych ludność zbiera się w bazach w grupy o podobnych poglądach. Mogą to być zwolennicy lub przeciwnicy szogunatu. Kupcy handlujący w takich bazach sprzedają specjalne przedmioty członkom swojej frakcji. Bazy neutralnych, szogunat... O Jezus Maria, ty... Mamy kolejny odcinek i tu są ciągle, słuchajcie, nowe... Odblokowane nową misję, nowe... mechaniki w grze, nie? Wprowadzane. To jest, kurde, fajne, że nie zostaliśmy zarzuceni tym wszystkim naraz, na dzień dobry. Dobra. Ludzie z Tosy, no to jest zdecydowanie bardzo dużo do przejścia. 1700 metrów, żeby tam się dostać. Ale myślę, że zajmiemy się tym, co ten chciał nas tam podprowadzić na spokojnie. Tak czy inaczej, to wszystko już w następnym materiale z Rise of the Ronin. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o stawieniu lajka pod tym filmem. Zachęcam do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco. No i koniecznie skomentujcie ten film, napiszcie, jak wam się gra podoba. I tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Mówi do was Demonidias. Pa, pa, do jutra. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.